I siema, siema, ekipa, ja jestem Kokoino i witam skończki na moim kanale. Ale po pierwsze, jeżeli tego nie robicie, to zostawcie suba oraz łapę w górę, bo lecimy po 25 tysięcy subskrypcji do końca września. No, wydaje mi się, że nam się uda na easy, bo znając was, pewnie zaraz rozwalicie system, więc... No... A ten... A... Wracając po krótkiej przerwie. Dobra, nieważne, wracając do tematu, zostawcie suba oraz łapę w górę, lecimy po 25 tysięcy subskrypcji do końca września. Fajnie w ogóle nam się udało, bo mi się wydaje, że nam się uda na spokojnie. Po pierwsze, jeszcze chciałem zaprosić na naszego Discorda, gdzie wbijamy 1000 osób, więc jeżeli jeszcze cię nie ma, to wpadaj tam. Oczywiście wpadaj też na NB, przy tej stacji linku w opisie masz 1 euro na start. Jeżeli chcesz sobie kupić tańszą gierkę, albo chcesz kupić cenową gierkę na NB, masz to serio dużo, dużo taniej. Dobra, a w dzisiejszym odcinku zrobimy coś, o co kilkanaście osób prosiło mnie, kilka z was mnie o to prosiło w komentarzach. Od zera do milionera, ale oczywiście... Znając mnie, nie chciałoby mi się, dlatego zrobimy to od zera do milionera na glitchach. Pomijając temat tam jakichś tam komentarzy, na glitchach będzie dużo fajniej oglądać się wam to niż tak bawić o zera do milionera, bo dużo osób nagrywało od zera do milionera, a ja po prostu nagram po swojemu zera do milionera, czyli na glitchach. Mniejsza z tym, widzę, że ten typek dostaje mocno w ciulki od tego fuckę kapi, więc pozdro mordo, wątpię, że to ogląda sobie jakimś anglikiem, ale tam go ładnie orasz, ale nieważne. Pomijając wszystkie inne tematy i rozmowy, zrobimy sobie zera do milionera na glitchach. Odpisałem to nawet widzowi jednemu, bo właśnie o to też prosił w komentarzach kilkanaście razy, więc mu odpisałem, że mi by to zajęło 4 odcinki. Nie wiem, kto on dokładnie prosił kilka razy, ale odpisałem jednemu z was, że zajęło mi to 4 odcinki. A więc tego się trzymajmy, więc żeby mi to zajęło 4 odcinki. Oczywiście nie będę robić nowych postaci. Myślałem o tym, żeby zrobić jakąś nową postać albo coś, ale po prostu mi się nie chce. Jestem zbyt leniwy. No by nie chciałoby mi się od nowa. Już zaczynałem ostatnio nowa po resecie konta i dlatego mi się nie chciało. Ale mniej więcej przeprowadzę was po tej ścieżce, jak mi to zajęło odbudowanie całego konta. A więc tak, pierwsze co, musicie sobie znaleźć jakiegoś znajomego, gdzie przyda wam się ustawiam Discord, który macie oczywiście link w opisie, na samym dole w opisie mniej więcej jest. Może nie na samym dole, ale gdzieś w opisie znajdziecie. I znalazłem sobie widza, który mi zaoferował pomoc. Dał mi sobie, załóżmy, tak nie wiem ile to było, chyba z 5 albo 6 napad na kasyno, coś takiego. W każdym bądź razie dał mi paręnaście napadów na kasyno. Tak, dał mi paręnaście napadów na kasyno. Zgromadziłem tam mniej więcej, a może więcej na mniej, zgromadziłem tam około, nie wiem, 5-6 milionów, bo mniej więcej bańka jest za napad. To zgromadziłem tam około, licząc 6 milionów, weźmy sobie sumę 6 milionów. Czyli mamy na koncie 6 milionów, tak. Lester odbierz, dobra. Mamy na koncie 6 baniek teraz. Bierzemy sobie telefon. Pierwsze co to oczywiście musicie znaleźć sobie kolegę, który wam zgryfuje paręnaście napadów na kasyna, bo na Kayo Perico. Bierzemy sobie potem Warstock. Jeżeli macie pakiet kryminalisty, no to będzie wam łatwiej. Ja nie miałem pakietu kryminalisty, dlatego musiałem to kupować osobno. Wchodzimy sobie na Maze Bank. Wchodzimy sobie, wejść na stronę. Idziemy, bierzemy sobie najtańszy bunkier, który znajduje się w Paleto. Okecnet promocja za niecałe 600 tysięcy. Nic nie bierzemy, kupujemy go po prostu sobie, o tak, kupujemy go sobie. Mamy już bunkier. Jeżeli mamy już bunkier, bierzemy sobie, znowu wchodzimy na internety, bierzemy sobie Warstock, Cash and Carry. Bierzemy sobie mobilne centrum operacyjne, bierzemy sobie, kupujemy byle jakie, tylko miejsce 3 przechowalnia pojazdów osobistych i kupujemy. Jeżeli mamy już bunker i przechowalnię pojazdów, udajemy się na Beniego albo na inne strony. Oczywiście jakiś tam dom macie chyba za darmo, jeżeli nie macie domu, to po prostu chodzicie sobie na tutaj na domek. Kupujecie najtańszy, jaki tylko może być, nie wiem, jakiś najtańszy garaż, kurna, za, nie wiem, za 50-60 tysięcy, nie wiem, licząc, nie wiem, za 40 tysięcy macie taki garaż, kupujecie go sobie, kupujecie, tu już macie dwa auta, macie już garaż, bierzecie sobie znowu internet, wchodzicie sobie na AWS, jak już macie mniej więcej kasy, to możecie sobie wejść na Arena, a jeżeli jesteście biedni, jak Mycz Kościelna, załóżmy, to wchodzicie sobie na pojazdy, podróże, Benys. Bierzecie sobie assortiment i kupujecie sobie LG i tuningujecie właśnie na takie LG RH8, niestandardowe, musi być takie. A jeżeli macie tak mniej więcej z 4 miliony wolne, bo tak mniej więcej to wychodzi z tuningiem, 4 bańki macie wolne, to wchodzicie sobie na Arena War, bierzecie sobie kup pojazdy, bierzecie sobie EC Classic,
ale do tego też potrzebujecie areny, więc to na razie sobie tam odpuśćcie. Więc idźcie sobie na razie odpuśćcie, bo tam potrzebujecie jeszcze areny inne takie, więc na razie sobie wejdźcie na Beniego, bo do Beniego nic nie potrzebujecie. Wchodzicie na Beniego, bierzecie sobie asortyment, bierzecie sobie elegi sobie bierzecie i sobie jedziecie do Beniego i tuningujecie sobie na takie elegi. Tam mniej więcej niecałe tam 2 miliony wam wyjdzie z tuningiem i za takie auto dostaniecie mniej więcej od 700 do 900 tysięcy na kopii. Jeżeli mamy już, podsumowując, mamy już bunkra, mamy mobilne system operacyjne, mamy jeden garaż i mamy auto do kopiowania, to już jesteście ustawieni tak naprawdę. Ale w tych czasach jeszcze potrzebujecie jednej bardzo ważnej, istotnej rzeczy do kopiowania samochodów. Potrzebujecie, a mianowicie warsztatu. Potrzebujecie warsztatu, który jest tutaj, taki klucz, to są warsztaty. Bierzecie sobie najtańszy, nie wiem, najtańszy jest chyba tutaj, 1 750 000. O, ten jest najtańszy, 1 670 000. No i mniej więcej w 6 milionach się wyrobiliśmy, tu już nic nie musicie zmieniać, tylko tu musicie kupić jedną bardzo ważną rzecz, taką jak, a mianowicie... pracownicy i musicie kupić jednego mechanika. Tak, musi być mniej więcej jeden mechanik, żeby wam mniej więcej coś tam robił. Jakieś tam tutaj style nie potrzebujecie, to nie potrzebujecie. Nie potrzebujecie mechanik jeden, prawda, nie masz to dokładna robota na jakiś moment zbytnio zostanie sobie rączki zatrudni pracowników, aby dostarczać do ciebie pojazd. A nie, dobra, pracownika jednak nie potrzebujecie, dobra, przepraszam, pracownika nie potrzebujecie. Mieszkanie, podnośnika też nie potrzebujecie. Więc tak, to było na tyle w tym odcinku. Podsumowując, potrzebujecie bunkra mobilnego z przechowalnią, garażu, pojazdu do kopiowania i warsztatu na samochody. I to wszystko w tym odcinku. Kurwa, wyrobiłem się w jednym odcinku, a nie w czterech. O kurwa, ale jestem dobry. Bez kitu, od zera do milionera, widzowie. Więc bez kitu jestem dobry. Wyrobiłem się w jednym odcinku. Przepraszam, okłamałem cię, mój widzu. Powiedziałem, że wyrobię się w czterech odcinkach, a mi to zajęło niecały jeden. Dobra, nieważne. Tutaj, a mianowicie chciałbym jeszcze tak na koniec powiedzieć wam bardzo jedną ważną rzecz, na którą dużo osób płacze, bo nie rozumie na Discordzie, ja tam piszę, jak to się dzieje, żeby kopiować auto bez żadnych limitów, w sensie, że kopiujecie auto i za cały czas za taką samą cenę sprzedajecie, czyli na przykład auto jest warte milion, to sprzedajecie za milion, a jeżeli auto jest warte 4 miliony, to sprzedajecie za 4 miliony. Musicie mieć auta niestandardowe, czyli na przykład takie LED, jakbyście skopiowali, to każde jest za inną cenę. Oryginał sprzedajecie na przykład za 300 tysięcy, a kopię już za 30, 40, 50. A jak macie niestandardowe auto, to sprzedajecie, warte jest 900, sprzedajecie za 900. Tak samo z Easy też musi być niestandardowy. Musicie sprzedawać pojazdy niestandardowe. Czyli nie możecie sprzedawać na przykład takich aut z legendarii. Nie możecie takich aut, nie możecie sprzedawać. Możecie je skopiować, możecie sprzedać oryginał, a kopią jeździć. A inaczej jak będziecie chcieli kopię sprzedać, to niestety ale będzie dużo, dużo mniej warta. Tak samo jak w innych sklepach. Musi być albo Arena War niestandardowe, albo Benis niestandardowy. Takie auto właśnie muszą być do kopiowania. A więc zostawcie suba, łapę w górę, jeżeli odcinek wam się podobał, to możecie udostępnić go znajomym. Wpadajcie na Discorda, NEB, zostawcie suba oraz łapę w górę, bo lecimy po 25 tysięcy subskrypcji do końca września. A mi się wydaje, że nam się uda. Brakuje nam całych tam 4200, chyba 5 subskrypcji, więc ja was wierzę i elo!